Cześć wszystkim z tej strony Astrel, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii z gry We The Revolution. Tak, jest to gra, która się dzieje w czasach rewolucji francuskiej, w której sobie gramy sędzią, stąd jest tutaj posąg Temidy? Temida chyba ma, tak mi się wydaje, bogini sprawiedliwości, że to jest Temida. Jak widzicie, młot sędziowski waży najwięcej, jest najważniejszy, podeptana flaga Francji, no ładnie. Tak, generalnie, no właśnie jak powiedziałam, dzieje się gra w czasach rewolucji francuskiej, będziemy zamieszani w sporo intryg i będziemy sterowali jako sędzia w... nie wiem teraz jak to się nazywa, czy to się nazywa kongres, czy jakoś inaczej, w każdym razie będziemy sędzią i tyle. Tak więc z takim, wiecie, bardzo ważnym narodowym sądzie, że tak to ujmę. Tutaj jak u nas by był sąd najwyższy, prawda? I dobra, myślę, że bez dalszych przedłużeń sobie rozpoczniemy nową grę, co? Tak więc lecimy. Ja sobie już wybrałam tryb fabularny, co by nam nie dawali żadnych wyzwań, tylko survivalowych, tylko po prostu właśnie, żeby sobie przyjemnie pograć i w ogóle poznać fabułę. Ja sobie muszę mikrofon przesunąć. Dobra. Do you hear me? The best I could. Why did you disown me? I have your blood in my veins. How could you? Do I mean nothing to you? Why did you grieve for him? He was nothing. I am better than he was. People will follow in my footsteps. Szczerze nie pamiętam, o kiego chodzi, więc jestem w sumie ciekawa. Grałam w tą grę ogólnie jakiś czas temu, jakiś czas czytajcie, no co najmniej rok temu, chyba nawet więcej, za 3 lata, ale robię. W każdym razie, no nie pamiętam zbyt fabuły głównej, pamiętam jakieś tam smaczki, Francja z chyba jak XVIII wieku, no właśnie. Pamiętam jakieś tam smaczki, prolog, natomiast właśnie całości fabuły nie pamiętam i w zasadzie z miłą chęcią ponownie sobie przypomnę razem z wami. Tak więc, dobra, mamy ten nasz sąd, zdaje się. Okej, koledzy mają wesoło, wybitnie. Właśnie mamy taką komiksowy sposób przedstawienia historii. Co wyście pili, panowie? Coś za dobrze się bawiliście normalnie. Dobra, w takim razie. Raymond Devoy? Nie wiem, nie umiem czytać akurat francuskich, w sensie nie znam się właśnie na czytaniu francuskich konkretnie słów, więc przypomnij mi następnym razem, że miałem rzucić picie szamranego bimbru. Przypomnij mi przed wypiciem. Przynosimy wstyd Temidzie, kolego. Tete, ktoś idzie? Temida, tak, mamy właśnie taki sposób prowadzenia dialogów, że po prostu no mamy dymki z tekstem. Ogólnie to... czytane rzeczy mamy tylko podczas właśnie scenek, a tak to ja będę czytała, więc no. Dobra, ktoś idzie. Mogłam to przewidzieć. Mathilde Fidel. Fidel? Fidel. Mówiłem, Bernard Fidel. Friedrich Fidel. Tatusiu, mieliśmy iść. Mówiłeś. Twój tata miał dużo pracy. Tak, to jest nasza rodzina. Żona, syn, drugi syn. Tak, dużo ciężkich kieliszków. Obiecałeś mi, nie wiem, już nie mam sił dłużej prosić. Mamusia jest zła, bo... Bądź cicho. Twój ulubiony syn chciał dzisiaj udowodnić, że ma więcej honoru niż jego ojciec, więc wdał się w bójkę. 5-letnie dziecko. Sąsiedzi chcieli, żebyś im to wyjaśnił, ale... Cóż, walczyliście w tym czasie o sprawiedliwość? W karczmie, ty cholerny pijaku, niech cię szlak. Matko... Dokumenty i listy. Zarządzaj układem dokumentów, przenosząc i upuszczając. Kliknij, aby wyświetlić ich zawartość. Wydarzenia. Reaguj na wydarzenia. Ich zignorowanie może przynieść poważne konsekwencje.
notatnik, przejrzyj szczegółowe informacje na temat wydarzeń, akcji i postaci. Nie pamiętam już, jak to się gra, więc te samouczki mi się przydadzą w sumie. Werdykt, rozważ efekty i zadecyduj o losie oskarżonego. Opcje, zmienię ustawienia gry, hierarchia, zapoznaj się z aktualnym układem sceny politycznej w Paryżu i ze swoją pozycją na niej. Intrygi, to rozbudowane konflikty pomiędzy tobą a innym graczem politycznym. Przegrana w nich może skończyć się dla ciebie katastrofalnie. Punkty wpływu. Są główną walutą w grze, używaj ich rozważnie. Powiadomienia, obserwuj zmiany w relacjach z frakcjami i w posiadanym wpływie. Dobra, globalne modyfikatory. Niektóre twoje decyzje oraz zmiany zachodzące w świecie mogą wywołać globalne modyfikatory. Są to oddziałujące na relacje, reputację i wpływ czynniki, którym możesz się przyjrzeć w notatniku. Okej. Chciałam zobaczyć hierarchię w sumie. Aha, jestem na samym dole w sumie. Fidel, sędzia Trybunału Rewolucyjnego. O właśnie. Powszechnie postrzegany jako pijak i hazardista. Protegowany Raymonda Devoy? Nie wiem. Devoy? O, może tak. Który wprowadził go w świat paragrafów i kodeksów prawa. Prywatnie nie odznaczył się niczym szczególnym. Miło. Dobra, wobec tego zobaczymy sobie. Mamy tutaj... aha, to jest ta hierarchia. Tutaj mamy te intrygi całe, tak? Punkty wpływu, powiadomienia, żadnych nie ma. Wiadomości, zobaczmy. Podejmij decyzję. Każda akcja może wymagać zużycia innej liczby punktów wpływu, jak również może mieć inną szansę na powodzenie. Dobrze przemyśl swoją decyzję. Dobra, co my tu mamy? Sąsiedzkie plotki. Twoje nauki najwyraźniej przestały być tajemnicą. To, że dzieciaki sąsiadów dokuczają z tego powodu twoim synom, to nieduży problem. Ciekawi mnie jednak, kto jest źródłem informacji. Obstawiam rodziców. Szepnęli pociechom, że z kim się nie bawić i dlaczego. Dla większego dramatyzmu może nawet dopełnili historię jakimś kłamstwem. Kto wie, do czyich uszu następnie trafi ta opowieść. Zastrasz rodziców albo porozmawiaj osobiście, zignoruj. Mam wrażenie, że najlepszym wyborem by było zastraszenie, szczerze przyznam. Zastrasz? I mam 0 punktów wpływu. Smutne. Dobra, wobec tego, co tutaj jest? Formularz wyroku? Skrót jak mnie... Nie, to po prostu mi się to zaznacza. Dobra, mamy akta sprawy. W ogóle mamy tutaj oskarżonego, nasze dziecko. Mogę właśnie na niego kliknąć, widzę. Pytania do oskarżonego. Pytania. Zbieraj informacje oraz wpływaj na nastawienie ławy przysięgłych poprzez zadawanie pytań oskarżonemu. Aby zadać pytanie, musisz je najpierw odblokować w menu łączenia wątków. Efekt pytania. Dobre relacje z ławą przysięgłych pozwala uzyskać wiedzę, jak zmieni się ich opinia o wyroku po zadaniu pytania. Tak, to jest bardzo ważne. Będziemy balansować ogólnie w zakresie też relacji z naszą tutaj ławą przysięgłych, właśnie, bo oni też mają wpływ na wyrok. Powiem wpływ na wyrok. Ostatecznie to ja mam największy wpływ na wyrok, oczywiście. Jako sędzia to ja go wymierzam. Natomiast ława przysięgłych jest bardzo ważna, ponieważ oni też mają swoją opinię na temat wyroku, jaki powinien być, i zgadzanie się z nimi częściej da nam lepsze efekty niż gorsze. Więc no. Dobra, akta sprawy, wobec tego przeczytajmy. Przejrzyj zarzuty oraz zapoznaj się z faktami, dzięki czemu będziesz mógł łatwiej odblokować pytania do oskarżonego. Do sędziego Alexisa Fidela. Nie spodziewaliśmy się tego akurat po twoim synu, chociaż jak widać powinniśmy byli. Niewinne szczeniackie swawole zamieniły się w napaść na nasze dzieci. Młodszy Antoine ma ukruszony ząb na przedzie. Oczekujemy, że przykładnie ukażesz swoje dziecko. Jeśli sytuacja ta się powtórzy, zareagujemy bardziej zdecydowanie. Poradzimy sobie z hazardzistą i pijakiem, nawet jeśli jest sędzią. Nie pozwolimy krzywdzić naszych dzieci. Oriol Dupont. Dobra, widzę, że są jakieś tutaj fakty. Odblokuj pytania do oskarżonego, tak? Szukanie połączeń. Znajdź poprawne połączenia, aby odblokować pytania do oskarżonego. Wybierz wątek ze sprawy, a następnie połącz go z odpowiednią kategorią. Szanse. Możesz popełnić ograniczoną liczbę błędów podczas łączenia wątków i kategorii, tak? Jeśli powinien ci się noga zbyt wiele razy, to cały system zostanie zablokowany. Liczba pułapek, o proszę, pułapki. Niekiedy w sprawach mogą pojawić się wątki pułapki, które nie mają znaczenia dla sprawy. Czytaj uważnie akta, ponieważ pułapki nie są w nich podświetlone. Okej. Bójka między dziećmi, dziecięce zabawy, możliwość powtórki, ukruszony ząb, poszkodowany Antoine. Czekajcie, to zobaczymy sobie, bo tutaj tylko 4 rzeczy się... Dobra, mamy te dziecięce zabawy, mamy tą bójkę, mamy ten ząb i mamy tego poszkodowanego. To co jest pułapką? To, możliwość powtórki, to jest pułapka. No dobra, wobec tego... Czekajcie. Ukruszony ząb. Ofiara to będzie poszkodowany Antoine, na pewno. Odkryto pytanie. Okej, chyba dziecięce zabawy to będą okoliczności łagodzące, wydaje mi się. Ukruszony ząb, ofiara? Tak. I dziecięce zabawy, przebieg zdarzeń? Haha, wszystkie pytania odblokowane. No i cudnie.
Dobra, natomiast jeszcze bym chciała sobie wycofać, bo chciałabym właśnie notatnik jeszcze zobaczyć. Relacje. Negatywne relacje z frakcjami zbliżają cię do negatywnych konsekwencji, na przykład zwiększenia temperatury w Paryżu. Tak, to też jest dość ważne. Ogólnie wszystko jest ważne w tej grze. Reputacja. Przenika każdy element w świecie gry. Frakcje, relacje z rodziną, temperaturę tłumu i temperaturę w dzielnicach, a nawet przekonywanie innych postaci. Punkty wpływu. Dysponujesz ograniczoną pulą punktów wpływu na każdy dzień. W przyszłości uzyskasz możliwość zwiększenia tego limitu. Okej. W tym momencie na twoją sytuację nie wpływa żaden globalny modyfikator. I tak, mamy wyroki właśnie. Kara śmierci, więzienia albo uniewinnienie. Tak więc też będzie wesoło pod tym względem. Inne zakładki. Lista dni wydarzenia. Okej. A tutaj? Osoby. Aha, to jest swoisty kodeks, tak? No dobra. To w sumie nic nam nie da w tym momencie ten notatnik. Wobec tego pytania do oskarżonego. Jak to się stało, że wasza zabawa zamieniła się w bójkę? Anton i Jean... Jean chyba. Od naszych sąsiadów. Oni mówili o tobie złe rzeczy. Bawiliśmy się w straż i chcieli, żebym zagrał pijaka, którego tamci... No... Biłeś się z nimi oboma naraz? Musiałem. Co dokładnie mówili ci chłopcy? Jesteś aż tak pijany, że nie możesz się domyślić? Nie ciebie pytałem. Krzyczeli, że jesteś... No, ja mówiłem, że to nieprawda. Oni zaczęli mnie wyzywać. Krzyczeli, dziecko pijaka. Kto zaczął bójkę? Ja mogę wam powiedzieć, kto skończył. No, to chyba ja. Kopnąłem tego z lewej, chciałem też tego z prawej, ale... Ale wtedy oni skończyli. Przewrócili mnie na ziemię i oddali. Czy to prawda, że złamałeś Antonowi ząb? Czy to... Aha, to co samo? Przecież Fryderyk to dzieciak, nie ma tyle siły. Nie wiem, chyba nie. Uderzyłeś go w twarz? Chyba kopnąłem, ale wcale nie mocno. Tak, wszystkie pytania zostały zadane, więc teraz musimy... Wyrok. Kara. Dokonaj najważniejszego wyboru. Wybierz karę lub uniewinnij oskarżonego. Podpis. Złóż podpis, by uprawomocnić decyzję. Tak, akurat w tym momencie ja szczerze przyznam, że nie wiem, jaka kara będzie... Będzie go tutaj ten. To jest nasza pierwsza rozprawa. Więc tak, mamy właśnie zastraszenie rodziców na większego dramatyzmu, dopełnienie historii. Nie wiem. Szczerze przyznam, że ja kiedyś robiłam, że to jest winny tego przewinienia, tylko że właśnie... Dobra, powiedzmy, że tym razem ochronimy syna. Uznaję oskarżonego za niewinnego popełnienia zarzucanego mu czynu. Przede wszystkim jest cholera dzieckiem i nie powinniśmy Nie powinniśmy go... Dobrze zrobiłeś. Mężczyzna musi bronić honoru rodziny, choćby nie wiem co. Przede wszystkim musimy chronić rodzinę, prawda? To jest nasz syn niepełnoletni. Metody wychowawcze. Przynajmniej się starasz. Tamte dzieciaki są tak młode, a już dostrzegają prawdę. Ojciec moich synów to kłamliwy pijak i hazardzista. Bernard był kiedyś w ciebie tak zapatrzony. Dorósł jednak szybko. Fryderyk natomiast poznaje dopiero prawdę. Na ulicy. A ty, Raymond? Miałeś być mentorem mojego męża. Tego chciałeś go nauczyć? Żeby powtórzył twoje błędy i stracił rodzinę? Nie wiedziałem, że Mathias ma taki temperament. Ja również. Poczekamy na zewnątrz, jak zawsze. No dobra, zobaczymy w takim razie. Co to będzie dalej? Tak, mamy Francję. Paris. Liberté! We were enchanted by the idea of freedom. We could not resist it. Whole families took to the streets. No, oczywiście publiczne egzekucje, że hej. France was never so happy. Ukryła prawdę przed synem, tak? We were enchanted by the idea of freedom. No tak, wszystko ma swoją krwawą cenę, czyż nie? Akt pierwszy. Wolność. A, to będzie nawiązywało do hasła właśnie rewolucji francuskiej. Wolność, równość, braterstwo, zdaje się. Dzień pierwszy. Nie pamiętam, ile jest dni w tej grze w sumie już na tym etapie, więc... Oczekiwany wyrok. Zobacz, jakiego werdyktu oczekują frakcje lub twoi bliscy. Zobaczmy. Rewolucjoniści chcą uniewinnienia tego człowieka. Lud chce uwięzienia i rodzina moja chce też uwięzienia, tak? Ława przysięgłych jeszcze nie ujawniła swojej opinii.
Ten tutaj kolega to jest chyba świadek, tak mi się wydaje. Wiadomości. Sąsiedzkie plotki. Większość Paryżan jest zwykła. Mają zwykłe problemy, zwykłe sumienia i zwykłą wytrzymałość na ból. Rewolucja ich nie zahartowała. Ojciec rodziny, która rozpuściła wieść o twoich słabościach, nie był pod tym względem inny. Jego ciało nie wymagało zbyt wielu ciosów, by nawrócić umysł na milczenie. Poparcie ludu minus 2, za to reputacja mi poszła w górę. Dobra, notatnik bym chciała w sumie. Wpływ mamy plus 3, tak? Mamy troszeczkę więcej. Mamy na minusie 1 już u ludu. Będziemy to ogólnie zmieniać. Czekajcie, to w takim razie, skoro mamy na minusie lud, to by się przydało go uwięzić przy okazji właśnie naszą rodzinę. Byśmy udobruchali w ten sposób. Mocium, pani, ile tego jest? O właśnie, mamy też protokół w ogóle. Aha, zapoznaj się z historią rozprawy. Aha, okej. Okay. Raport, formularz wyroku. To tego jeszcze nie zrobimy. Dobra, wobec tego. Akta sprawy. Sporządził Charles Etienne. Czekajcie, weźmiemy sobie. O! W ogóle jak ile jest tutaj... O, jest 5 tych rzeczy. Pytań do odkrycia 4. A tutaj widzę, że są oznaczone 4 rzeczy. To w pierwszym, a w tym drugim jest jeszcze 5. Aha, czyli wszystko się przyda, okej. Okay. Aha, czekajcie, co to jest w ogóle? To jest chyba zarzut, tak mi się wydaje. O, napaść, właśnie. Zarzut napaść. Na posterunek gwardii w pobliżu paryskich hal zgłosił się jeden z miejscowych handlarzy, niejaki Guy Dnieu. A czekajcie chwilę, bo wpierw chyba mamy przedstawienie postaci, tak mi się wydaje. No, wasze nazwisko? Dnie śpierze ryby od 1772 roku. A od wczoraj także wandal. Tak, nie jestem dumny z tego, co zrobiłem, ale miarka się przebrała. A jak przed pół roku ukradłeś mi 8 liwrów z utargu? Dzieciak ulicznik wyjął ci je z kieszeni w gaciach, jak się... Spokój na sali, będziecie mówić, kiedy będę was pytał. Ława przysięgłych, systematyczne sprzeciwianie się opinii ławy przysięgłych może prowadzić do bolesnych konsekwencji. No właśnie, nie mamy jeszcze tutaj ich... aha, są pytania do oskarżonego już. Nie mamy jeszcze ich opinii, to się wyjawni dopiero przy okazji pytań. Tak więc, no, zobaczmy. Na posterunek gwardii w pobliżu paryskich hal zgłosił się jeden z miejscowych handlarzy, niejaki Guy Dnieu. Podniesionym głosem doniósł, że właściciel sąsiedniego stoiska na złość wlał dziegieć do beczki z jego śledziami i domagał się dla niego kary. Żołnierze udali się na miejsce i stwierdzili, iż faktycznie śledzie obywatela smakują wstrętnie. Z braku dowodów nie podjęli jednak żadnych działań. Kilka godzin później gwardziści musieli wrócić na halę. Teraz to oskarżony wcześniej Jean Coubry posłał po żandarmerię. Tym razem dowodów na miejscu nie brakowało. Głównym stał się sam Dnieu, który długim drewnianym drągiem demolował właśnie stragan sąsiada na oczach tłumu. Ojoj. Wściekły kramarz odgrażał się i krzyczał. Gdzieście byli, kiedy ten drań ukradł mi miejsce przy wejściu? Żołnierze nie pytali o szczegóły, rozbili krawskiego przekupnia i umieścili go w miejskiej celi. Podczas sporządzania raportu jeden z oficerów znalazł dwuletni donos napisany przez obywatele Dnieu na żona Kubrisa. O, dwuletni donos? Co? Donoszę, że obywatel Kubri nie tylko nie wpłaca do kasy miasta należnej opłaty za miejsce dla swojego straganu, ale także otwarcie swoim klientom obrzydza nową władzę. Aha, to jest chyba antyrewolucjonistyczne, co? Dobra, zobaczmy. Dziegieć to chyba będzie... Nie, czekajcie, narzędzie zbrodni, bo on jest oskarżany o napaść, to nie. To będzie drewniany drąg narzędziem zbrodni. Tak. Dobra, to kontrrewolucja, to chyba agitacja antyrewolucyjna, tak? Tak. Dobra, stary donos i stragan przy wejściu, co to jest? Miejsce zbrodni? To chyba jest miejsce zbrodni. Tak, odblokowano pytanie i stary donos. Charakter? Wszystkie pytania odblokowane. Okej, okay. No spoko. Dobra, widzę, że to jest wpływ na opinię ławy ku właśnie uniewinnieniu, ale my chcemy przekonać ławę, żeby go... Właśnie tutaj ten uwięziła, więc obywatel Kubli, zapraszam bliżej. Będą pytania do świadka. W tym momencie. O, w tym momencie są za uniewinnieniem. Dobra, zobaczmy, czy to prawda, że obywatel... Czy to prawda, że obywatel agito... Nie, czekajcie, bo to będzie na korzyść tamtego typa. A, no dobra. Czy to prawda, że obywatel agitował przeciwko nowemu porządkowi? To są od początku do końca pomówienia wymyślone przez tego handlarza starymi flądrami. Mam rozumieć, że to oznacza nie? Oczywiście, że nie. Zajmuje się handlem, a nie polityką. Pomiędzy wizytą obywatela Dnieu na posterunku i waszym zgłoszeniem... i waszym zgłoszeniem o wandalizmie minęło kilka godzin. Co działo się w tym czasie? Co się działo? Szydził z moich śmierdzących śledzi. Nic takiego. Handlowaliśmy jak co dnia. I nagle Guy Dnieu chwycił za drąg i zaczął niszczyć wasz stragan? Oszalał nagle jak zwierzę! Obywatele Kurbis, proszę się ze mnie nie robić głupka. Dobra, jak to wpłynęło na salę?
Na ku uniewinnieniu, rozumiem. Dobra, wobec tego. Czym handluje obywatel Kubli? Owocami i warzywami. A wy rybami? Prosto z Petit Dols. Dlaczego w takim razie jeden z was miał tego dnia przy sobie dziegieć, a drugi drewniany drąg? Obywatelu? Nie pamiętam dokładnie. Pewnie kij walał się obok straganu, a Kubli musiał to planować już wcześniej. Ciekawie. Wydaje mi się, że kłócicie się od dawna. Zaczęło się, jak pewnego poranka ten drań rozstawił się na moim miejscu przy wejściu na halę. To nie było twoje miejsce, zajął się po starym choke. Spokój na sali. Od tamtego czasu nie możecie dojść do ładu? To się chyba zaczęło jeszcze wcześniej. Z tego co pamiętam, rząd kiedyś nie zapłacił za barwenę, która wzięła ode mnie jego żona. Cała rodzina się od tej padliny pochorowała. Ciesz się, że cię wtedy... Czy ja was nie prosiłem już o spokój? Będę musiał jeszcze raz, a zaczną się kłopoty. Aha, dobra. Mamy opinię ławy. Nie musimy zadawać wszystkich pytań do oskarżonego, żeby nie było. To nie jest w 100% wiecie, wymagane. Natomiast tak, właśnie mamy opinię ławy na naszą korzyść, czyli to, co sobie wymyśliliśmy wcześniej, czyli więzienie właśnie. I dobra, protokół akurat w tym momencie nie będzie nam potrzebny. Tak więc więzienie, moi mili. A tutaj mamy jeszcze jak nam wpłynie, tak? Dobra, to w takim razie więzienie poproszę. Tutaj rewolucjoniści, tak? Tak. Dobra, poproszę podpis w takim razie. Możemy właśnie przyspieszyć ten podpis. Od dziś mieszkańcy Paryża będą kupować ryby gdzie indziej. Obywatel Dnio za wandalizm zostaje skazany na karę więzienia. Tylko uprzedźcie strażników, że nie będzie im łatwo. Nie wiem, czy lud będzie zachwycony tak surową karą. No właśnie, kurczę, lud bardziej jest zachwycony. Odblokowane pytania, wpływ ławy przysięgłych, dobra. Przejście dalej. Po zakończeniu rozprawy kliknij, aby przejść do kolejnej sceny. No właśnie, tak więc przechodzimy. To jest mniej więcej chyba pójście do domu. Tak między innymi, zdaje się. A, niekoniecznie. Louis David. Przypominam, że obiecałeś ze mną pójść. Czuję, że księżyc sprzyja dzisiaj hazardzistom. Przestał natomiast sprzyjać relacjom małżeńskim. Bóg powinien nas wyposażyć w żony, które rozumieją wagę wieczornej gry w kości, a także to, że warunkiem koniecznym udanego rzutu jest odpowiednia ilość wina. Powinien wracać do domu. Przyprowadzenie sędziego nie jest zupełnie bezzasadne. Mam pewność, że nikt nie będzie oszukiwał. Słaby argument. Jestem Jacques-Louis David, skromny malarz, a nie złotousty sędzia. Przyzwyczajcie się do tego, że ja będę kaleczyła nazwiska, nazwy, bo ja za Chiny po prostu się nie znam na wymowie francuskiego, okej? Okay? Jesteś cwanym politykiem, dobra, niech będzie Jack. Jako polityk oraz swój przyjaciel rozumiem konieczność dotrzymywania składanych obietnic, a ty ze swojej próbujesz się wymigać. Nie, kolego, ja idę do domu, trzeba dbać o rodzinę. Nie dzisiaj, Jack. Tam w szulerni się bawią, a ja poszłam do domu. Smutny obiad oczywiście przy stole, ale przynajmniej jestem, co nie? To się liczy. Staram się. Czy ja widzę ziemniaczki w kształcie serca? Może. No, żona zadowolona, że jestem. Chyba. No ale faktycznie nasze małżeństwo najwyraźniej nie jest zbyt szczęśliwe, to trzeba przyznać. Przynajmniej na to nie wygląda, żeby było nazbyt szczęśliwe. Wieczór, dom sędziego. Dobra, tak, jesteśmy w domostwie. Co? Milczenie. Chcesz mnie zwymyślać jak zawsze? Dobrze, że wróciłeś do domu. Wiesz, Fryderyk wyobraża sobie czasem ciebie jako dalekomorskiego żeglarza, że odwiedzasz dalekie kraje, przeżywasz ciekawe przygody. Ale wolałby, żebyś wreszcie osiadł na lądzie. Wszyscy tego pragną. Nie chcę oglądać, jak twoją szalupę porywają wiatr i przerastające cię fale. Żadna fala mnie nie... Ta burza już się zbliża. Ciemne chmury już zaległy nad brzegiem. Wystarczy, że skończą budować gilotynę. Wtedy wiosła twojej szalupy pękną, a fala poniesie cię w miejsca, w których nie chcesz być. Też prawda. W których nie ma nas. Twoja rodzina cię kocha, ale nie odszukamy cię w ciemności, która wyciąga po ciebie ręce. No dobra, wpływy działań w sądzie, tak? Widzę, że
na naszą rodzinę dobrze jednak wpłynęły te działania w sądzie. Musisz wybrać akcję, by zobaczyć jej opis, tak? Akcję rodziny. Po powrocie do domu możesz podjąć decyzję, jak chcesz spędzić resztę swojego czasu. Różne akcje. Każda z akcji wpłynie na innych członków rodziny oraz ich nastawienie wobec ciebie. Nastawienie postaci. Każda z postaci swoim nastawieniem może dawać lub zabierać ci pewne bonusy, np. reputację lub relację z frakcjami. Młodszy syn. Twój najmłodszy syn jest wyjątkowy. Jego nastawienie sprawia, że pozostali członkowie rodziny lubią cię trochę bardziej. Dbaj o niego. O, okej. Dobra, wobec tego. Wpływ na relacje z rodziną. A ta wpływ na reputację robi mi. Wpływ na rewolucjonistów, a ten wpływ na lud. No dobra, co mi to da? Widzę, że mi to polepszy relacje z dziadziem, zdaje się. Niezależnie od muzycznych zainteresowań Bernarda, musi nabyć trochę bardziej przyszłościowej wiedzy. A prawo też może być sztuką. Wieczór z dziadkiem. Usiądź ze swoim ojcem i posłuchaj opowieści o dawnych czasach. Wspólne czytanie. Nie ma tak jak wspólne czytanie książek przy cieple ognia z kominka. Chociaż wiemy, że niektórym może się to wydać nudne. Ale na większość rodziny widzę, że wpłynie dobrze. A wieczorny spacer? Wybierasz się całą rodziną na wieczorny spacer po Paryżu. Twój ojciec rozrusza trochę stare kości. Dobra, w takim razie wieczorny spacer poproszę. Tak, trochę nam się obniżyła relacja z dziadziem. Z żonką się podwyższyła i mamy już tutaj bonus. Z młodszym synem również. I dobra, i widzę, że młodszy syn nam wzmacnia relacje z innymi. No i fajnie. O to chodzi. Trzeba jednak wszystkim gospodarować, co nie? Mądrze. Albo chociaż próbować. Dobra, co my tu mamy? Lud Paryża wspomina dzisiaj Jacquesa Gulima Simono. Nie wiem. Burmistrza Itamps zakatowanego przez wściekły tłum podczas wykonywania swoich obowiązków wobec Francji. Niech organizowany przez nas Marsz Pamięci będzie symbolem jedności obywateli i nadziei na to, że najkrwawszy okres przemian mamy już za sobą. Nigdy więcej nie dopuśćmy do takiego przejawu nienawiści wobec wiernych sług Francji. Król Ludwik XVI. Simon to był dobry urzędnik, lojalny. Dranie zlinczowali go za to, że chciał przestrzegać prawa. Wybierasz się ze mną na pochód? Tak? Musimy pokazać, że stoimy po stronie ofiar, a nie samozwańczych katów. Jestem ciekaw, dlaczego król pofatygował się osobiście. Ludwik XVI w pochodzie z ludem Paryża. To coś nieoczekiwanego. No dobra, kogo my tu mamy? Król Ludwik! O proszę, króla mamy samego. Kontynuujcie, proszę. Będę tylko obserwatorem. Nie zmieniajcie dla mnie przyzwyczajeń. Słyszałem co nieco o młodym i ambitnym sędzim Trybunału. Chciałem się przekonać, czy faktycznie jest sprawiedliwy, czy jednak bardziej rozrywkowy, jak głoszą plotki. Aha. No dobra, czyli mamy tutaj sobie siedzi król Ludwik, tak? Reputacja, punkty wpływu, dobre relacje z żoną, dobre relacje z młodszym synem, tak? Młodszy syn cię ubóstwia, jak kiedyś w lepszych czasach. Por papa, o, dla taty. Bernard, o, to takie urocze. A dobre relacje z żoną zaczyna się poprawiać między wami. No i fajnie. Bardzo dobrze. Tak, mamy minus 5 dla rewolucjonistów. Widzę, że rewolucjoniści by chcieli uwięzienia. Jak mi się zmieni w zależności od werdyktu? Więzienie mi mocno... Ryzyko odwołania ze stanowiska, tutaj jest ryzyko śmierci, bonus do reputacji i drugi bonus do reputacji. Nieźle, nie? Tak więc tak, nie no, wydaje mi się, że więzienie w tym momencie, żeby wiecie, jak najbliżej tego, średniego wyniku póki co. Okraść burżujów to nie przestępstwo! Według akt sprawy stojący dziś przed sądem oskarżony nazywa się Oliver Mugler, zgadza się? Tak, to ja, panie. Mogę mieć prośbę? Usiąść chciałbym. Stary jestem. Elementarny szacunek dla wymiaru sprawiedliwości wymaga pozycji stojącej. Ruth Ro Salan. Mówią coś oskarżonemu te nazwiska? Starego człowieka będą męczyć? Brzmią jakby jak nazwiska moich dłużników. Dłużników? Mówimy tutaj o ofiarach uprawianego przez was oskarżonego procederu. Przez oskarżonego procederu, kurka, bo no nie umiem czytać. Znaczy ślusarstwa? Gościu to jest ślusarz, tak? Czy ja mam coś ważnego w notatniku? Nie. Widzę, że mi się oznaczyło jedno do więzienia. Jeszcze nie mamy kar śmierci, ale będziemy mieli hierarchię, to w dalszym ciągu jestem na samym dole. Nic nowego. O, Robespierre.
co mamy, przez swoje bezkompromisowe oddanie prawom rewolucji nabawił się przy domku nieprzekupny. Lider radykalnych jakobinów zdecydowaną ręką i, jeśli trzeba, terrorem pilnuje porządku w konwencie narodowym. Zdecydowanie najpotężniejsza postać rewolucyjnego Paryża, której nikt do tej pory nie odważył się przeciwstawić. O, kogoś my tu mamy w ogóle w hierarchii jeszcze, tak? David. Malarz i polityk. Jako artysta często tworzy dzieła odnoszące się do wydarzeń rewolucji. Jako polityk skutecznie działa, będąc deputowanym konwentu. W jego życiu obie sfery przenikają się i nawzajem napędzają, jak choćby wtedy, kiedy doprowadził do zamknięcia Akademii Francuskiej, do której przez wiele lat bezskutecznie próbował się dostać. Od wielu lat przyjaźni się z sędzią Fidel Burel. Starzejący się komendant Gwardii Narodowej. Widział już wystarczająco wiele, żeby nie pokładać nadziei w prostych ludziach. Nawet jeśli potrafią wzniecić rewolucję. Okej. Okay. Zobaczmy w takim razie, jak ta sprawa chyba, nie? O, czekajcie chwilę. Chciałabym zobaczyć, czy ja mam do tego raport do wypełnienia, ale nie mam. Dobra, to w takim razie spoko. Są 2,2467 aż. 2,4,6,7. Dobra, nie ma pułapek. Co tutaj? Czego jesteś winien? Kradzieży oraz włamania. No dobra. Sporządził Nathan. No to nie jest takie trudne. W sensie to takie ważne, kto sporządził. O. Oskarżony to Oliver Mugler, 65-letni mistrz ślusarski, cieszący się wśród grasujących po Paryżu włamywaczy opinią specjalisty od zamków praktycznie nie do otwarcia. Miesiąc temu podjął się on zlecenia od właścicieli paryskiej huty szkła, Jeana Ruda, Louisa Ro i Ferdinanda Salana. Miał wykonać zamki do zdobionych kufrów na kosztowności, a w domyśle prezentów dla żon potentatów. Rzemieślnik zapewniał, że jego najnowsze dzieło jest odporne na złodziei. Krótko po realizacji zlecenia w domach przemysłowców doszło do serii włamań, za które odpowiedzialny był niedawno przybyły do Paryża orleański włamywacz Hector Vian, zastrzelony na gorącym uczynku przez Ferdinanda Salana. Przy denacie odnaleziono zabytkową mapę Paryża autorstwa słynnego Turgota z zaznaczonymi domami okradzionych przemysłowców. Co zaskakujące, Mugler otrzymał od Salana zaliczkę w postaci identycznego planu. Zadatek ten miał być potraktowany jako dodatek do umówionej zapłaty od wszystkich zleceniodawców. Ciekawe informacje zdobyliśmy u właścicielki gospody u Rudej Margot. Przypomniała sobie, że w nocy przed włamaniami rzemieślnik spotkał się w jej lokalu z nieznanym jej człowiekiem. Na podstawie opisu moglibyśmy stwierdzić, iż był to wspomniany wcześniej Hector Vian. Mężczyźni umieli urządzić sobie wspólną pijatykę na koszt Muglera. Dowody, mapa Paryża znaleziona przy Hectorze Vianie. No dobra, w takim razie sprawdźmy, co my możemy. Odblokuj pytania do oskarżonego, słynny włamywacz. Dobra moi, natomiast myślę, że w tym momencie sobie zakończymy, bo generalnie mamy zapis automatyczny na początek każdego dnia, więc tak, nie mogę zapisywać chyba, no nie mogę zapisywać manualnie, więc ja sobie to wszystko po prostu przyklikam, może sobie jeszcze raz przeczytam w ogóle akta sprawy. A póki co skończymy sobie pierwszy odcinek, tak więc mam nadzieję, że Wam się pierwszy odcinek z We The Revolution podobał. Koniecznie dajcie znać, co myślicie, jak myślicie, że się zapowiada ta seria, czy w ogóle się zapowiada ciekawie, czy się zapowiada wciół nudno. Jednak interesują mnie Wasze opinie. Dobra, i teraz tak, jeśli Wam się podobał odcinek, to tak, jeśli chcecie mnie wesprzeć, linka macie w opisie oraz na stronie głównej kanału, również prosiłabym o zasubskrybowanie kanału, pozostawienie oceny w postaci łapkę w górę, najlepiej łapki w górę, chociaż łapkę w dół nie bronię, bo ja nie jestem cenzorem, ale jednak wiadomo, preferowane łapki w górę. A jeśli chcecie mnie wspomóc w walce z algorytmem, to zostawcie komentarz, jeśli nie macie pomysłu na treść, to Wam proponuję Trybunał. Będzie mi niezmiernie miło. Dzięki wielkie, do usłyszenia, mam nadzieję, następnym razem. Cześć!